Siemano, jest godzina 9:30, ja lecę teraz na targ, już jestem po pierwszym posiłku, miałem nagrać, ale był tak dobry, że go zjadłem. Placek owsiany, 300 gram białek jaj, 10 ml oleju kokosowego i 120 gram płatków owsianych. Do tego witaminki oczywiście standardowo i co? I teraz idę na zakupy, a później lecę po sebę. Pozdro, miłego oglądania. Siemaneczko, ja już jestem po małych zakupach. Powiem wam, że pogoda dzisiaj jest bardzo średnia, ale tak pada, świeci słońce, więc nie ma tragedii. Wczoraj była ulewa, a później znowu słońce świeciło. No i co? Tutaj już mam ugotowana kasza kuskus, ale dałem się nabrać, ugotowałem 600 gram, bo na opakowaniu napisali, że to jest 30 gram wyglądane w 100 gramach ugotowanego. A ja na to nie zwróciłem uwagi i mówię, kurde, niemożliwe, żeby kasza miała 30 gram węglowodanów w 100 gramach produktów, nie? Zaraz wam pokażę. No i sprawdzam w kalorii odżywczych na internecie i się okazało, że to jest jednak prawda. Czyli moje przypuszczenie się sprawdziły. Tutaj jest niestety z drugą stroną, nie mogę tego odwrócić, ale sami widzicie 30 gram po ugotowaniu, nie? Więc kicha straszna. Będę miał problem to zjeść, chyba na 3 dni to będę miał. Tu jest 8 opakowań z polskiego sklepu warzyw na patelni. One kosztują 89 pensów. W sumie najlepsza cena w tym sklepie, gdzie je kupuję, bo tak to są po 1,70 funta nawet, nie? W niektórych sklepach. Więc jeżdżę, tam jest kawałek dalej, ale robię już solidniejsze zakupy i zawsze kupuję po 8-10 opakowań, bo one mi najbardziej smakują. Aczkolwiek po nich są rewolucje, czyli wzdyma mnie. Nie wiem po czym. Albo marchew, albo fasolka. Ale jest więcej cukinii tutaj. No jest tu trochę roślin strączkowych, może przez to. Arbuz, 1,5 funta za arbuza. Normalnie 3-4 funty w Aździe kosztuje albo w Morrisonie. To jest akurat dla mojej żony. Pomidorki, niestety nie było szerych. Zapytałem się pana, dlaczego nie było tych małych. Na żadnym stoisku powiedział, że są teraz drogie i w ogóle nie opłaca im się tego kupować. Pieczarki, za pieczarki 2 funty, za pomidory 4,5 funta. Tu jest około 2 kg, ponad 2 kg pomidorów. A no ale pachnie jak pomidor. Pamiętajcie, że pomidor pomidorowi nie jest równy, tak jak, nie wiem, tam jakieś inne warzywa typu ogórki czy sałaty, tak samo. Pieczarki, tutaj te dwie sałatki, czasami je sobie dodaję po prostu, no i mały majonez kielecki, on chyba 70 pensów kosztował, 170 ml, nie wziąłem go dlatego, że jest tani, tylko dlatego, że nie używam go dużo, a czasami mam smaka i po prostu sobie tam dodam jako źródło tłuszczy, 70 gram tłuszczy. Jak tam do jednego posiłku dam, to się nic nie stanie. Tutaj na sebą jakieś wziąłem Oshi Zero, ale to zostawiłem w samochodzie. Wziąłem jeszcze z Lidla jakiegoś Kong Stronga pre-workouta, energetyka bez cukru. Tutaj ready to wok, czyli gotowe już nudle. Ja je czasami jem, akurat kupiłem dla żony, żeby sprawdzić, czy jej pasuje, bo wiem, że lubi. No i tutaj macie ten sam myk, nie? Tu są akurat one ugotowane, no to już jest podane normalnie, ale ogólnie też jest napisane na większości tych nudli, że ile ma po ugotowaniu, nie? A nawet jak są nieugotowane. 4 razy słodzik z Lidla, no niestety ten słodzik mi najbardziej smakuje, gdyż raz, że jest słodki, a dwa, że jest ekonomiczny i tani. No i byłem po niego na drugim końcu miasta, bo Lidla u nas dopiero otwierałem za jakieś miesiąc albo dwa, więc sobie zakupiłem od razu 4 sztuki. Cebulka 39 pensów, akurat w Lidlu na promocji. Banany kupiłem też na targu. Funta bodajże kosztowało 5. No i koperek dla żony. Bo co jest najlepsze? Byliśmy w takim sklepie ekologicznym, bo chciałem kupić masło migdałowe, ale było po 18 funtów. To z internetu zamówiłem sobie za 10 za kilogram. I kupiłem sobie koperek. Ale wiecie, co w tym koperku jest najlepsze? Że to jest organic koperek. I kurwa, on nie smakuje. On ani nie pachnie, ani nie smakuje. Pietruszka już smakuje, jest z polskiego sklepu. A ten koperek, no gdybyście mogli poczuć zapach i aromat. Coś pięknego. Dobra, ja zaraz lecę po sebę, chociaż nie wiem, czy dam to na koniec materiału, czy na początek, żeby was nie zanudzać na początek. No i co? I łapa w górę, nie? Nie będę wam mówił dzisiejszej suplementacji, bo jest taka jak zawsze. Wiecie, gdzie macie uderzać po suplementy tak samo, więc trzymajcie się. No i pokażę wam posiłki. To już są posiłki na jutro. Tutaj są pomidorki i kurczak. Tutaj tak samo z ogórkiem kiszonym, tutaj jest olej kokosowy 10 gram, tutaj jest olej lniany w dwóch strzykawkach do tego posiłku, tam na dole jest kurczak, tu są warzywa na patelnię, które wam wcześniej pokazywałem, no i tutaj mi zostało jeszcze, to będzie na piątek akurat. No a to w sumie główne źródła tłuszczy, na których bazuję, czyli olej lniany i
olej kokosowy. Pamiętajcie, że jak kupujecie olej lniany, nie patrzcie tam ekologiczny, styliczny, bo ja nie wierzę w takie rzeczy, że to jest ekologiczne. Każdy hoduje to, wiadomo, żeby tylko zarobić kasę, nie? To jest tak samo jak z towarem z apteki. Jak ktoś mówi, że underground jest apteką albo jest zajebisty, no to kurwa, jeżeli ktoś tego nie kupił w aptece, to nie wie, co tam jest tak de facto. Najważniejsza sprawa, żeby było trzymane w lodówce i w ciemnym pomieszczeniu, a nie tak jak niektórzy trzymają w sklepie przy oknie, bo ten olej się wtedy do niczego kurwa nie nadaje, nie? Tak samo przydatność tego oleju jest znacznie krótsza niż oleju słonecznikowego czy rzepakowego. Tam mam jeszcze olej rzepakowy, ale go rzadko używam, raczej moja żona. Aczkolwiek też nie jest zły, ale w smaku olej lniany to jest mistrzostwo. No i tak wygląda szama na jutro, nie? Czas operacyjny, nie wiem, 10 minut może maksymalnie. Seba wpadł, lecimy klatkę i łapy. Są trzy różne kombinacje. Rozpiętki, wyciskanie. Najważniejsze jest w sumie dopięcie w tej szczytowej fazie. I teraz jeszcze inna kombinacja. Coś takie jak wyciskanie na barki. No i lecimy następne ćwiczenie. Ćwiczenie kontrowersyjne. Jedni mogą powiedzieć, że na plecy, drudzy, że na klatkę. A prawda jest taka, że i to ćwiczy. Ciężko wyeliminować, tak samo jak klatkę robicie barki czy triceps. Zawsze to będzie pracować. Seba kawał dzika na żywo. Dobra jakość. Masuje obecnie. O kurwa. Spinajcie, co Seba linki trzyma tylko i wyłącznie kciukami. Teraz lecimy triceps, a później biceps. Teraz lecimy francuz na maszynie. Coś, co Seba nie ma na siłowni. Wchodzi zajebiście. Zajebiście rozciąga i spina. Ten negatywny ruch fajnie wchodzi na tej maszynie. Cały czas jest opór. Teraz lecimy zginanie jednoręczne na maszynie. Dzisiaj testujemy kurwa maszyny.
pompujemy, kurwa, chude łapska. Gonimy Zaka. No, ciśniesz, ciśniesz. No, rozciągaj, rozciągaj te kurwy. Dobrze. Siemanko, dzisiaj z Sebą jesteśmy w Sub 4 Less. Nawiązuje się prawdopodobnie nowa współpraca, a Was zapraszamy. Mati 10, 2 Tom Growth, Leeds Armley. Tutaj macie od M62 wjazd. Bardzo prosto tutaj trafić. Jest wiele fajnych produktów. Już Wam wiele razy pokazywałem, ale zapraszamy serdecznie. Wszystko jest uzupełnione, więc czeka na Was. Jeżeli czegoś nie wiecie, to śmiało możecie pisać albo na Sub 4 Less Team, albo u mnie na fanpage'u. Sub 4 Less 2 Tom Growth. Mati 10, macie 10% zniżki na wszystkie produkty. Na 7, 8, 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